apel do Polaków. Polski narodzie, powstań z klęczek i zacznij walczyć o swoje. Zdaję sobie sprawę, że ten apel to jest właściwie prośba o cud. Bo jak nauczyć w parę minut godności i obrony mój naród, tkwiący w pozycji skundlonej ponad 1000 lat i który się kompletnie nie orientuje w swoim zatopieniu w żydowskiej niewoli. W sytuacji katastrofy, w jakiej znalazła się Polska, taki apel to obowiązek godnego Polaka. Bo na każdym Polaku spoczywa odpowiedzialność za rodaków. Dlatego podjąłem ten proces uświadamiania i naprawy, bo nie spotkałem nikogo, kto by to robił. Jeśli polski widzu, zrobisz to lepiej, lepiej ode mnie poprowadzisz narodową sprawę, poprę cię na pewno. Katastrofalny stan państwa i uciemiężenia narodu chyba trudno nie zauważyć. Każdy bardziej dociekliwy, gdy porówna różne okresy historyczne, bez wahania orzeknie, że ostatnie 21 lat to okres najgorszy w całej historii Polski. A PRL był okresem najwspanialszym. Dlaczego to takie trudne do odkrycia, mimo że wskaźniki makroekonomiczne są to oczywiste? Dlaczego tak się stało i komu to zawdzięczamy? Jeśli widzu uważasz, że Polacy nie umieją się sami gospodarzyć we własnej ojczyźnie, to zbadaj tego przyczynę i daj właściwe zalecenia. Powinno ci być wstyd, Polaku, że tak jest, bo sam pochodzisz z tego narodu, więc znajdź przyczyny i winnych i to napraw, a nie narzekaj, nie wyjeżdżaj za granicę, nie kalaj swojego gniazda. Nie unikaj działań naprawczych, tylko ich szukaj. Żebyś chociaż przed wysłuchaniem mniejszego rodacy przejrzeli dzieje głupoty Bocheńskiego, kryptonim Prawda, cywilizację żydowską i obejrzeli filmiki tu, na polonocentryzmie. My wszyscy Polacy jesteśmy gnębieni w naszej ojczyźnie przez ukrytego Żyda, bo nawet premierem jest antypolak, niemiecki Żyd. Powtarza się sytuacja sprzed ponad 90 lat, kiedy to na urzędzie prezydenckim Niemcy osadzili swojego agenta. Może parę słów do Ślązaków, bo chcę uzupełnić apel skierowany niedawno do nich. Przestań się, Ślązaku, bać polskości w sobie, polskiego języka i uciekaj od kretynizmu i kołtunerii, co ci proponuje Żydoniemiec z Rasiu. Gdzie ty się chcesz dogadać tą zniemczoną szkaradną gwarą? W niej chcesz tworzyć? Opanuj się. Niszczysz swoje dziecko i jego przyszłość, nakłaniając do tego. Ja też kiedyś mówiłem jakieś ino, zaś, łunego, rzem i tym podobne, ale w oczywisty sposób od tego odszedłem. W zapasce miałem chodzić, w łapciach i sukmanie. A ty co chcesz pielęgnować? Swoją kołtunarię, ciemnotę i cofnięcie intelektualne i zamknięcie w skanseniku, gdzie cię Niemiec z Żydem pognębi do cna? Tylko to ci proponuje Raś, ta niby Europa i buzek po buzek. Jeśli ustawimy się właściwie do Rasiu i mniejszości niemieckiej, to oni nie mają najmniejszych szans na rozbicie Polski. Trzeba obnażyć ten slang przebrzydły, którym nikt nie powinien chcieć się posługiwać. Co to za imaginacje, że to jakaś kultura i piękny język? Wersji jego od Cieszyna do Wrocławia jest kilkanaście. Jak można tym skażać naród? Jaka tradycja? Kto dziś posługuje się w reszcie Polski staropolszczyzną? To wstecznictwo. Żydowskie łajdusy wydali masę pieniędzy na dezintegrację Polski i atomizację narodu polskiego, chcąc stworzyć Kaszubię, Ślązację czy wioski hobbitów i nic z tego nie będzie. Ale musimy wymusić reakcję prokuratury, zabudne łamanie prawa, bo tym są te działania, co dla zorientowanego prawnie jasne jak słońce. Gdzie my idziemy? Po następny cud w Sokółce? Nie dajmy się tam prowadzić. Mamy to obalać, a nie zachwalać. Dopuśćcie sobie trochę oleju do głowy. Kształćcie dzieci, ale nie w kierunku kołtunerii. W Polsce jest 8 milionów ukrytych polskojęzycznych Żydów, dipisów niszczących nas od środka. 10 lat temu było ich 3 miliony. Nikt nie zauważył, jak rozproszyli się wśród narodu, przejmując wszystkie ośrodki decyzyjne.
A skąd taki wzrost uprawnionych do głosowania w tym czasie o prawie 4 miliony? Powinien się polski patrioto zastanowić, jeśli nie przerazić, sposób zorganizowania chociażby tej ich akcji, że nikt o niej nie wie. Możesz mi nie wierzyć, ale przynajmniej sprawdź to, co ja mówię. Bo to durnota pozostawać ponad 1000 lat pod ukrytą okupacją żydowską i nie zdawać sobie z tego sprawy. Mamy rozwiązania socjalizmu gromadnego, struktur oddolnych wyszłych ze słowiańszczyzny i konstytucję, gdzie sprawa bezpośrednich demokratycznych rządów kontrolowana jest całkowicie od wspólnoty podstawowej kilkusetosobowej. Ten program może i powinien wygrać i zaistnieć, tylko trzeba go poznać i w niego uwierzyć. Przepraszam. Nie zdajemy sobie sprawy ze stopnia zatomizowania i dezintegracji narodu przez władze niby polskie. To nie jest sprawa tylko Śląska czy reszty kraju. Niemcy w swojej ojczyźnie są przez ukrytych Żydów także dyskryminowani, ale u nich to nie jest jeszcze tak widoczne ze względu na ich utrwaloną siłę wspólnotową. Ślązak będzie dla nich zawsze człowiekiem nie drugiej, trzeciej, ale czwartej kategorii. Nie ma się tam co pchać. Zresztą wszędzie w świecie ostatnie 20 lat to może nie katastrofa, ale dramat. Działajmy więc w zwartości narodowej obecnych granic. Stwórzmy silne wspólnoty oddolne i wymuśmy na rządzie dobre prospołeczne działania. Dojdziemy dalej niż patrząc tylko czubka nosa, nie widząc rowów, w których wpadamy, bo się połamiemy nie na żarty. Mamy kadry, o których nie wiemy i które też o tym nie wiedzą. Przynajmniej 500 000 ludzi wykształconych, zdolnych, którzy zostali wycięci z kariery i którzy mogą natychmiast przejąć władzę wszystkich szczebli. Nieprzekupnych, odpornych na korupcję, czystych moralnie, gotowych poświęcić życie ojczyźnie. Rewolucję bez rewolucji tak łatwo w Polsce zrobić. Tydzień czasu na przeczytanie ustaw, jakimi związana jest administracja i działaj. Nie bójmy się ich fachowców. Zobacz, nawet najlepszym inspektorem nadzoru przy autostradach był krawiec. Oni debilów ustawili na stanowiskach najwyższych. Nie bój się ich. Ich niby nauki, niby odkryć, niby wiedzy, niby autorytetów. Bo tak działa ten system kryptożydowszczyzny. Gdybyś znał prawdę i zobaczył, jacy durnie są wojewodami, czy prezydentami lub posłami, albo sędziami czy prokuratorami, to byś osiwiał ze zdumienia. Powymyślali jakieś masonerie, tajne wiedzę, iluminacje, otumaniające kluby, służące tylko atomizacji społecznej. Widowiska sportowe, pielgrzymki, seriale, niby sztukę, to wszystko otumaniacze działające na podświadomość. Jeśli Żyd ma taką determinację, żeby określać inne narody jako pochodzące od insektów, a siebie z główną zasadą porządliwości i zawłaszczania, jako wybrańca z nakazu Bożego, to ty, Polaku, przynajmniej nie tyle honoru, żeby bronić Polski i Polaków do ostatniej kropli krwi. Więc system przez nich stworzony według tych zasad to może być tylko eksterminacja i hekatomba. I to się dzisiaj dzieje w całej Polsce. Ludzie zamarzają z zimna lub mrą z głodu. Tysiącami odbierają sobie życie. Dzieciaki mdleją na lekcjach z niedożywienia. To jest działanie celowe polskich władz na terenie całego kraju. Ma nas zostać tylko 15 milionów do 2025 roku. To nie jest kryzys. To koniec tej antycywilizacji. Im wcześniej to zrozumiemy, obalimy i wprowadzimy nowy porządek, tym mniej szkód i mniej pracy, którą i tak trzeba będzie wykonać. Ten system trzeba wyciąć do spodu, bo jest alternatywa. Likwidacja administracji prawa, zmiana konstytucji i instytucji, łącznie z parlamentem i sądownictwem. Oczywiście zostają księgi wieczyste, prawo własności, ale wprowadzamy opodatkowanie z katastrą dla najbogatszych. Każdy majątek poniżej 50 tysięcy euro na osobę nie podlega wycenie. Reszta w podanych wyżej materiałach. Zniszczyli gospodarkę i kulturę. Zakłamali historię. Wzięli na przykład zamki odrestaurowane w PRL i je doprowadzili do ruiny. Mieszali nam w głowach listami niby intelektualistów, strajkami studenckimi, robotniczymi i trzeba ich z tego rozliczyć.
Oni nawet zniszczyli i splugawili nasz polski dom. Ale remont należy do właściciela i gospodarza. A niszczycielom wystawimy rachunek. To, co obcy i złe moce w Polsce zepsuły, ty, narodzie polski, wstań i odbuduj. Uczyń piękną i wspaniałą swoją ojczyznę, zniszczoną przez podstępnego wroga. Zmień oblicze ziemi, twej ziemi.